Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z tej gry. Muszę Ci powiedzieć, że obawiam się tej wersji PC-towej. Nie dlatego, że ma ona, nie wiem, jakieś tam... może mieć jakieś niedociągnięcia czy coś w tym rodzaju, tylko obawiam się tego, że ona mi po prostu nie pójdzie na tym komputerze. Widziałem, jak gość odpalił sobie, co prawda, w 4K i te wszystkie maksymalne ustawienia ustawił. I na komputerze w ogóle z kosmosu, jakieś tam dwie karty graficzne, nie wiadomo co tam jeszcze, jakiś procesor najlepszy. I gra mu chodziła w 48 FPS-ach i to tak słabiutko dosyć. Było widać takie przycinki i w ogóle... Lipa, moim zdaniem. Nie wyobrażam sobie tej gry na moim komputerze. Nie dziwię się, że ona na konsolach nie wygląda najlepiej. Ona nie jest w rozdzielczości tutaj Full HD. Ona na konsoli... no to widać, tak? Jest przeskalowana na tą rozdzielczość Full HD. Ja to od razu zauważyłem, że coś tu jest nie tak. A dużo zajmuję się właśnie ze względu na YouTube'a obróbką wideo i wiem, kiedy obraz jest przeskalowany do rozdzielczości Full HD, a kiedy nie jest przeskalowany, kiedy jest taki, jaki powinien być. Po prostu kontury, nie wiem, jakichś tam elementów, czy nawet takiego samochodu, są leciutko jakby rozmazane. Nie chodzi o piksele, tylko jest takie rozmazanie typowo słabo jakościowe. O, tak mogę to ująć. Na nagraniu na YouTubie wy tego nie zauważycie. Ale w momencie, kiedy ja tutaj gram, widzę to na ekranie dosyć dużym, tak? No to widać to ewidentnie. I to jest problem, z którym zmagają się konsole, po prostu są za słabe, no niestety te gry są, ta gra, szczególnie ten Need for Speed, wygląda za dobrze. A inna sprawa to sama optymalizacja. No wiemy, że gry, które mają zajebiste wymagania, czasami nie są zbyt dobrze też zoptymalizowane, jak to było na przykład w przypadku GTA 4 kiedyś, tak, że ta gra w ogóle słabo chodziła na zajebistym komputerze i dopiero po kilku tam latach dało się tę grę odpalić, powiedzmy, w miarę płynnie na jakimś tam komputerze dużo lepsze niż były wtedy. No ale już było za późno, żeby ktokolwiek się tą grą interesował i troszeczkę to był minus GTA 4. Natomiast w GTA 5 wiemy, że Rockstar się zajebiście popisał, bo gra praktycznie na każdym komputerze bez większej zacinki chodziła, gdzie każdy myślał, że wymagania będą na komputery z NASA, a tu się okazało, że wow, no kurde, to naprawdę śmiga pięknie. Dobrze, co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy robić zadania Ediego. Taki sobie cel obrałem. Mam trochę mało kasy i motyw na zarabianie kasy jest taki. Lucek jeździ dragi. Drag jest tutaj, jest jakiś drag, którego chyba nie robiłem. Tutaj jest, właśnie to jest w ogóle dramat. Ja mogę sobie teraz w kilka sekund zarobić 8000, a wcześniej trwało to znacznie dłużej. Można sobie farmić tutaj, nie wiem, ustawić sobie małpkę, niech sobie gra na tym padzie, wciska tylko gaz i gałkę do góry bierze i tyle, i będziesz cały czas dostawał kasy. To jest fajna sprawa. Ja tak muszę moją koleżankę ustawić, żeby tutaj wygrywała. Pokażę jej tylko, jak masz tutaj, proszę, graj sobie. Ja idę sobie zrobić kanapki albo coś. Wracam po 8 minutach. Ale fajnie się grała, wow. Dobra, ile zarobiłaś? 100 tysięcy, pięknie, dobra. Idź się tam, połóż tego, ja sobie tu będę grał dalej. Ojej, dobra, nie startujemy jeszcze, trzeba spalić kapcia. Myk. Aha, tu się rozgrzewałem, już zapomniałem, jak to tu wygląda. Ach, przegrzane. No to będzie dupa. Nie trafię w tę strefę teraz. O, udało się, super. Oj, chyba trochę za wcześnie zmieniłem te biegi, nie wiem. Poszło. Ja nie wiem, kiedy ja mam tu biegi zmieniać, naprawdę. No ale nie jest to zbyt trudne wygrać na tym dragu. Powiedziałbym, że to jest nawet dosyć proste. Można sobie jeszcze nitra użyć. O, i już wygrałem. 8000 w kieszeni. Bajka. Wyzwanie u Ediego. Nie wiem, jakie teraz będzie. Czy to będzie drift, czy to będzie wyścig. Coś mi się pamięta, że to miał być wyścig. Dlatego wezmę sobie, zobaczę. I dlatego właśnie wziąłem GTR-ka.
Barierę dźwięku, wypas, ale co to jest? Pokaż miejsce na mapie. Sprint, no, czyli biorę GTR-ka. 12 tysięcy baksów się za to dostanie. To wspaniale. Myślę, że dam radę pokonać Ediego, bo to jest takie już zadanie finalne, czy w ogóle wyzwanie finalne, gdzie powinienem chyba wygrać Nissana GTR-a, Nissana Skyline'a R34. Właśnie chyba pomalowanego w tym stylu Ediego, bo Eddie to jest z któregoś tam undergrounda, już nawet nie pamiętam. Chociaż seria jest u mnie na kanale, ale nagrywałem to tak dawno temu, że chyba z 2 lata temu to nagrywałem, a i tak czuję, że jakbym nagrywał to, nie wiem, niedawno. Eddie jedzie z przodu, jedzie właśnie swoim Skyline'em. Okej. Może uda się go dogonić? No, musimy go dogonić. Chodź, Eddie. To jest w sumie fajny pojedynek. Nissan GTR kontra Nissan GTR. To jest naprawdę bardzo fajny pojedynek. Ten poprzedni, z poprzedniej generacji Nissan Skyline bardziej mi się podobał od tego GTR-a, którym jadę teraz. Chociaż oba te samochody są absolutnie niesamowite pod wieloma względami. I ten Nissan, którym jadę teraz, bardzo mi się na przykład podoba z tyłu. A dodatkowo w tym pakiecie, który mam zainstalowany teraz, jeśli chcesz zobaczyć w ogóle, jakie ten samochód ma opcje tuningowe, zobacz sobie odcinek, gdzie właśnie tuningowałem Nissana R35. Nie mam się co zbytnio śpieszyć, bo punktów jest naprawdę sporo do pokonania, więc trasa, droga, sprint będzie naprawdę długi. Walczymy, leci sobie fajna undergroundowa muzyczka. Wow. No, mój Nissanek naprawdę spisuje się świetnie na zakrętach. Nie muszę się tu śpieszyć, byleby się tylko trzymać na tej drugiej pozycji w miarę blisko Ediego, żeby go połknąć gdzieś tak w końcowym etapie tego wyścigu. On naprawdę te zakręty bierze jak powalony. Zupełnie jakby się urwał z undergrounda dopiero co, bo tamte samochody miały tak zwany catch up, czyli doganiały cię bardzo tak sztucznie. Ale tutaj to chyba nie działa. Te samochody jeżdżą tutaj w miarę tak dobrze. To znaczy, można w miarę okej rywalizować między sobą. Ojej. Nie ma takiego sztucznego doganiania, jak to było w tych pierwszych NFS-ach. No, tam to było, ojej, okropne. Pamiętam, jak się męczyłem na tym cholernym lotnisku, jak oni, te boty, robiły zakręty 90 stopni przy takich niesamowitych prędkościach. Zupełnie jakbym widział kolesia na bocie, jakby jechał na bocie, na jakimś trainerze, nie wiem czym, i te zakręty idealnie robił bez żadnego poślizgu, bez niczego, bez hamowania. Kurde, to było okropne, jak ja się tam męczyłem z tym dziadostwem. Ale jakoś przeszedłem tę grę, mimo że była naprawdę trudna. Miałem dobry samochód, a też widzowie radzili mi, jakie samochody tam sobie wybierać. Aż ty! Gdzie? Spadła. Widziałeś to? To było boskie. No, udało się ładnie go strącić. To było, no to było naprawdę piękne. Powiesz, ej, Luce, grasz nieczysto. A ciul mu w oczy. To nie jest symulator. Ostatnio właśnie oglądałem sobie odcinek Wujka Bohuna, grał w ATS-a. I tak chciałem zobaczyć, o co chodzi w tej grze. A ten odcinek, który ja oglądałem, nazywał się Skrzynia Biegów chyba. Albo Skrzynia Manualna, coś takiego. Jest to jeden z ostatnich odcinków, jakie udostępnił właśnie z tej gry na swoim kanale. Obejrzałem cały, bo chciałem się koniecznie dowiedzieć, o co w tej grze chodzi. Myślałem, że to jest coś innego niż ETS. Nie wiem. To nie są naprawdę gry dla mnie. Tak jak Counter-Strike. Dzisiaj miałem na przykład streama z Counter-Strike'a. I zrobiłem sobie go tak zupełnie dla beki, można powiedzieć. Ja nie czuję się w takich grach za dobrze. Jakby ja naprawdę w grach, wiesz co ja najbardziej w grach lubię? Zdradzę ci tą tajemnicę, ale nikomu nie mów, proszę cię. Zdradzę ci tą tajemnicę, bo w grach ja najbardziej lubię kooperację. I dlatego tak bardzo jara mnie nowa gra The Division. I chciałbym w nią pograć. Ja już kiedyś robiłem taki filmik o tej grze, taki jakby wstępniak, ale to było bardzo dawno, bo ta gra jest zapowiadana już od bardzo dawna. Ona graficznie ogólnie wyglądała sporo lepiej na tych zwiastunach niż wygląda teraz, jak już widziałem gameplaye. No ale
chciałbym pograć, bo tam współpraca wygląda fajnie i wybuchy wyglądają też fajnie. Ale jest to gra od Ubisoftu, więc czuję, że mogą być serwery bardzo słabe i będzie wywalać, albo inne dziwne rzeczy będą się dziać. Boję się tej gry. Tym bardziej, że bardzo mocno sparzyłem się na Watch Dogs, który był też genialnie zapowiadany. No gra niesamowita w ogóle, wow, hakujemy ludzi, niesamowite, wow, wbijasz do gry, gówno można zrobić. Kurde, myślałem, że to jest Eddie, a to jest jakiś Lamborghini, sobie tam jechał. No, będzie chyba problem, bo on naprawdę sporo się oddalił. Chyba się konkretnie wkurzył o tego rama, którego mu sprzedałem. I swoją drogą to też było dziwne, no bo zepchałem go, on tam został bardzo z tyłu. A mimo to ja się też wywaliłem, a on bardzo szybko mnie dogonił i właściwie już od razu był z przodu. Także ja nie wiem, co to będzie. Słuchaj, może być problem, aby go dogonić teraz. A też nie widzimy za bardzo do przodu, gdzie on może się znajdować. Dlatego ja też muszę jechać na najwyższych obrotach, aby w ogóle go zobaczyć na mapce. Ta mapka niestety nie jest w 3D, tylko jest w 2D, a więc do przodu daleko nie widzimy. Skopałem totalnie ten zakręt, straciłem gdzieś z 2 godziny czasu. Ale no trudno, muszę jakoś sobie dać radę. A, wracając do odcinka Wujka Bohuna, no on tam właśnie opowiadał o tej skrzyni manualnej w tej grze. Łoho, już meta? Kurde. Ej, ja nawet nie wiedziałem, ja go cały czas goniłem, ja myślałem, że on jest daleko przede mną. A tu się okazało, że nagle wygrałem, no nieźle. No, czyli wujek tam opowiadał o tej skrzyni biegów, o tych różnych elementach. 22 minuty opowiadał o tym, z czego, jakie ustawienia ma, czego używa i tak dalej. I no ja ci powiem tak, on to też zhejtował właśnie takie gry arcade'owe jak ten NFS, że się jedzie 200 na godzinę na zakręcie i w ogóle to powiedział, że to się jedzie z prędkością światła. No bo widzisz, on się nie czuje dobrze w takich grach, a ja się nie czuję dobrze w takich grach jak ETS czy CS. No trzeba być hardkorowym graczem, ja naprawdę lubię się wyluzować w grze. No ja nie mówię, że wujek się na przykład nie luzuje w grze takiej jak ATS, bo on, to jest jego środowisko, tak? Albo symulacyjne gry wyścigowe takie jak Project Cars. Dzwoni Eddie. Good work. Dobra, dawaj samochód, man. Chyba mnie nie doceniał, ale no to było... Powiem ci, że w tych poprzednich NFS-ach było zawsze tak, że jeśli z kimś wygrałeś, to o Jezu, coś tam, jesteś niedobry i w ogóle zabiję cię. A tutaj jednak w tym NFS-ie wszystko jest takie pokojowe. Gościu nie rzuci się na ciebie z ryjem, że z nim wygrałeś, że z tobą przegrał, tylko przyzna ci, no, uniesie się pokorą, przyzna ci, że jesteś lepszy od niego. To jest takie nawet przyjemne. Dobra, Nissan Skyline jest w moim garażu prawdopodobnie. Zobaczmy sobie go. No i znowu wracając do tego odcinka Wujka Bohuna. Polecam zresztą obejrzeć, jeśli się interesujesz ciężarówkami i tego typu symulatorami. Strasznie ta gra długo trwała. Ja sobie grałem wtedy w GTA. Aha, do sklepu muszę zajrzeć. Grałem sobie wtedy w GTA i sobie słuchałem, co tam wujek mówi i w ogóle, bo tak jakbym to oglądał, no naprawdę, ja nawet nie wiem, o co chodzi. Tłumaczył terminologię, jak się powinno mówić ciężarówka, czy kiedy się powinno mówić truck, kiedy truck. No to jest ciekawe, tak? Ale no, to nie jest moja broszka. Ja się jakoś nie czuję dobrze w tych tematach ciężarówek. Też bym pewnie coś tam źle powiedział. Dla mnie tir i ciężarówka, mówię tir na, nie wiem, ciągnik siodłowy, czy czasami mogę się tak pomylić. Dziecko dla wujka jest niedopuszczalne i pewnie bym mnie powiesił na suchej gałęzi za jaja, gdybym przy nim tak powiedział. No ale, no widzisz, no, on lubi to, ja lubię tamto i też nie chciałbym, żeby tam osoby, które mnie cały czas proszą od tego ETS-a, żebym zagrał, żeby poczuły się jakoś... Żeby poczuły się jakoś, nie wiem, dyskryminowane, czy jakieś... czy jakoś olewane, czy coś. Bo no to po prostu nie jest gra dla mnie, no. Ja gram w NFS-y i gry arcade'owe, wyścigowe głównie. Cześć. Ale masz Aventadora, man.
Powiem ci, że nieźle. To jest sesja gry Aldrive, czyli tutaj się nie ścigamy za bardzo. Dobijają tu gracze, którzy chcą po prostu sobie pojeździć, potuningować, porobić jakieś tam misje i tak dalej. Niekoniecznie ze sobą rywalizować. A w następnym odcinku planuję właśnie wbić do tej rywalizacji i sobie pojeździć trochę online. A co? Zaszaleję sobie. I będziemy się ścigać właśnie ze wszystkimi graczami, zobaczymy jak oni śmigają. A swoją drogą też to może być ciekawa opcja z tego powodu, że no trzeba potrenować troszeczkę przed PC-tową wersją, gdzie pojawią się pewnie cheaty, inne rzeczy, szmerbajery i ludzie będą oszukiwać. No i druga sprawa tego NFS-a jest taka, że powracając do tych wymagań i w ogóle, że skoro wymagania będą takie duże w tej grze, no to jakoś nie widzę, aby ona dotarła do wszystkich na przykład moich widzów, tak? Żebyśmy mogli sobie razem ewentualnie gdzieś tutaj pograć, albo powymieniać się doświadczeniami, czy nawet popatrzeć jakieś tam malowania, bo to jest właśnie też fajne w tym NFS-ie, że na przykład ktoś z was może stworzyć malowanie, ja mogę sobie je zobaczyć i dodać na swój samochód, na przykład zrobi ktoś malowanie, malowanie dla ludzka, tak? I ja sobie to takie malowanie mogę dać na swój samochód i będę się bardzo cieszył. A ta osoba dostanie ode mnie bryloczek. Nie no, żartuję, ale no to jest właśnie też fajne, że takie opcje społecznościowe, dosyć proste, ale jednak dodają trochę frajdy. I też inna sprawa fajna jest taka w tej grze, że ona ciągle się rozwija. Rozwija w cudzysłów, dlatego że większość z tych opcji, które niby są dodawane w tych darmowych DLC, znowu w cudzysłowie, powinny być już od początku gry, moim zdaniem. Nie wierzę, że 2 tygodnie po wypuszczeniu gry deweloperzy stworzyli coś, jakąś nową funkcję albo rzeczy, które wcześniej nie były zaimplementowane w grze. Albo ich goniły terminy, albo co, ale moim zdaniem to wygląda tak, jakby oni zrobili już te wszystkie rzeczy, tylko porobili sobie kilka wersji gry, żeby mieć, no nie wiem, to są tylko moje domysły, no różnie, różne zabiegi tworzą twórcy gier, różne rzeczy robią z grami, żeby one były jak najbardziej nośne, żeby jak najdłużej się utrzymały w świadomości graczy. No ten NFS jest taki troszeczkę kłopotliwy. No niby mamy ten rozbudowany tuning, ale znowu tych części do samochodów jest niewiele. Jest kilka takich samochodów, które możemy mocno zmodyfikować, a jest też część tych samochodów, z którymi nie zrobimy praktycznie nic poza włożeniem bodykitu, gdzie mówiono o tym, że będziemy mogli każdy samochód stuningować do własnych jakichś tam potrzeb, powiedzmy. No, więc no nie do końca tak jest, acz można się naprawdę fajnie bawić w tej grze. Jeśli połkniesz to, że trochę dziwnie się jeździ na początku i się do tego trzeba przyzwyczaić, na pewno dostosować samochód, bo jeśli odpowiednio go nie dostosujesz do swojego stylu jazdy, no to będzie dupa i będzie się źle jeździło. No. Można to fajnie rozwiązać. Trzeba moim zdaniem zrobić tak, aby te samochody prowadziły się mniej więcej tak jak w Need for Speed Rivals, gdzie moim zdaniem bardzo fajnie te samochody się prowadziły, bardzo fajnie driftowały i nie rozumiem, dlaczego taką dużą pomoc od gry tutaj twórcy wprowadzili, że ta gra tak dużo pomaga w prowadzeniu. Pomaga oczywiście w cudzysłowie, bo więcej to przeszkadza niż pomaga, to nie wiem, całe pomaganie przy driftowaniu i tak dalej. No jest dużo takich rzeczy, o których niejednokrotnie mówiłem na odcinkach tych poprzednich i tym teraz. Tu jeszcze mam bezprawie do zrobienia. To jest też sprint. Wydaje mi się, że Skyline, którym teraz jeżdżę, jest bardziej pod właśnie sprinty, a więc mogę sobie tu spokojnie wbić i śmigać nim i prawdopodobnie uda mi się to wygrać. Ale naprawdę jestem zdziwiony tym ostatnim wyzwaniem Ediego. Ja myślałem, że on jest daleko przede mną, że nie wygram. Nagle się pojawił ten ostatni punkt, patrzę, jestem pierwszy. To zdziwienie było konkretne. Nie było trudno to wygrać, nie jechałem jakoś super. Widziałeś, że kilka zakrętów skopałem, raz się rozwaliłem. To nie jest poziom tych NFS-ów z dawnych lat.
ale czy my naprawdę tego szukamy i poszukujemy, takiego hardkorowego poziomu? Mówiąc szczerze, ja się naprawdę fajnie bawiłem w tych poprzednich NFS-ach i tak samo dobrze się bawię w tym NFS-ie. On nie jest jakoś tam dużo gorszy. Tylko, no właśnie, trzeba przywyknąć do pewnych rzeczy. Ta gra też ma swoje wady i też ma swoje zalety, tak samo jak te starsze NFS-y. Też one nie były idealne, tylko w naszej świadomości się zapisały jako gry, które były jakoś tam przełomowe, niesamowite. Ale jak spojrzysz na to z tej strony, jak wrócisz do niej teraz i odpalisz sobie po tym NFS-ie, powiedzmy, Undergroundzie dwójce, takiego Need for Speeda, Most Wanted 2012, to powiesz, no kurde, ta gra wymiata 2012. A w Undergroundzie dwójce nawet, no nie masz co robić, tak? Nie ma tej rozgrywki online, nie ma takich fajnych samochodów, no... Wiesz, to też nie można tak patrzeć, wszystko co stare jest fajne, no. Po prostu pewne rzeczy, to tak jak jest z nowymi grami. Nowa gra jakaś wychodzi i od razu fala gówna jest wysypywana na tę grę, bo coś tam komuś nie pójdzie, albo się zatnie i ktoś powie, jakiś wpływowy, nie wiem, youtuber, powie, że o, ta gra jest do dupy, nie grajcie w nią, nie kupujcie, bo jest beznadziejna. I wszyscy tę opinię powielają, wolą powiedzieć, że ta gra jest do dupy, zamiast przyznać się do tego, że mi nie chodzi na kompie. Albo wolą powiedzieć, że ta gra jest do dupy, bo większość osób tak uważa, no to ja też tak będę uważał, ale jeszcze w nią nie zagrałem, więc nie wiem jaka ona jest. Albo jeszcze inna wersja jest taka, że wszyscy mówią, że ta gra jest do dupy, zagram 5 minut i będę nastawiony na to, że ta gra jest do dupy, zamiast starać się czerpać po swojemu jakoś radość z tej rozgrywki. No. Z tymi grami to tak jest, no. Tak jest chyba ze wszystkim. Jeśli na coś się źle nastawimy, no to nie ma opcji. To będzie do dupy. No ale jeśli postaramy się odnaleźć w czymś zalety, no to okaże się, że to wcale nie jest taki straszny diabeł, jak się okazuje. No i ten NFS, tak jak mówię, też ma swoje zalety, też ma swój klimacik. Mnie się podoba to, że grafika jest naprawdę bardzo fajna. Jak na konsolę nawet, można powiedzieć, że wygląda świetnie. Czegoś takiego naprawdę nie zobaczymy w żadnym innym NFS-ie. Chociaż Rivals też wyglądał świetnie. Oj, no, jak sobie przypomnę Rivalsa, to by wyglądał świetnie. Ale znowu, jak wbiję do Rivalsa, wychodząc z Xboxa czy z Xboxa One z tej gry, no to powiem, że kurde, Rivals jest słaby. Serio, nawet patrząc na troszeczkę słabą rozdzielczość, która to jest widoczne i odczuwalne. I wbijając sobie do takiego Rivalsa, powiesz, że tam grafika jest gorsza. Jednak ta noc, te efekty deszczowe, błyszcząca droga, możliwość driftowania, dosyć fajna muzyka jaka tutaj jest, też robi jakiś tam klimat i mnie się podoba zresztą. No to wpływa wszystko na jakość rozgrywki i na to, że mogę czerpać z niej naprawdę sporo radości. Okej, dobra. Zgubiłem chyba ten pościg policyjny. Dostałem właśnie wiadomość od Bezprawia, że chyba ma jakieś dla mnie kolejne wyzwanie albo coś. Nie wiem, jest wiadomość. Dobrze, zobaczmy sobie. Moment. Wiadomości. Ucieknij przed pościgiem z mandatem w wysokości 5000. Teraz mi to mówisz, jak ja zgubiłem pościg. Ukończono z wyzwania Ediego, no to chyba wszystko mamy zrobione, teoretycznie. Okej, a potem z Wiej. No to będzie trochę trwało, dlatego że, oj... Te pościgi jest bardzo łatwo zgubić. Policję konkretnie, szkoda. Ona mnie jeszcze goni? Bach! Teraz mnie goni. Wysokość mandatu 275. No i dobra, mam już 4440 kasy. Cały czas się kręcę w tym jednym miejscu i po prostu uderzam tego policjanta. No. Inaczej nie widzę sposobu, aby zdobyć tę kasę. No. Naprawdę, odjadę na tej prostej kawałek i dosłownie już gubię tego gliniarza. To jest... Ach. No dobra, mamy 5 tysioków i pokażę ci teraz, jak szybko można zwijać gliną, czy temu gliniarzowi. Po skończeniu tego wyścigu z tamtym typem mogłem troszeczkę przeciągnąć tę akcję, bo tam miałem blokady drogowe, inne tego typu rzeczy, a więc mogłem się troszeczkę dłużej pobawić i załatwić tę sprawę szybciej.
No ale nie pomyślałem, chciałem zobaczyć tą wiadomość, którą do mnie napisał ten koleś z Bezprawia. A okazało się, że właśnie muszę nabić tę kasę za mandaty. No więc okej, spoko. Kasa nabita, no i muszę powiedzieć, że Skyline'em jeździ się naprawdę w pytkę, jak to mówią. Dodatkowo ma takie bardzo fajne zakończenia, nie mogę tego pokazać kursorem niestety, bo to konsola, ale ma takie fajne zakończenia błotników przy przejściu między drzwiami a przednim błotnikiem, elementem ogólnie błotnikowym. Ładnie to wygląda, zupełnie jak w Nissanie Nismo, z tym, że jest troszeczkę takie bardziej ostro zakończone. Właściwie mogę sobie włączyć tryb foto chyba. A, moment, to się tu włączało. Bożeż ty. Tu. I o, tak mogę ci pokazać, jak to wygląda. No to. O, chodzi mi. O, to tutaj zakończenie. Myk. To tutaj. Myku, myk. To jest właśnie takie alanizmowe. Wow. Infinity. Można zrobić sobie fotełkę. A co? Efekty. Tutaj można sobie skręcić jeszcze kołami. Wyłącz. Flary są fajne. Oh yeah. Troszeczkę za mocno tymi kołami skręcił. Ja bym wolał, żeby tak leciutko. A, nie wiem. No dobra. Kurde, tu mnie tutaj uderzają ciągle. Ogniskowia. O, ogniskowia. Dobra. No i jeszcze możemy sobie chlasnąć myk. O. I moim zdaniem fajne foto. Okej. Okay. No i dobra. Bezprawie wysłało do mnie kolejny coś. Weź udział w wyścigu na torze z pilotami drogowymi. Ile tego w ogóle będzie, tego Bezprawia? Ja nie wiem. Ale trochę jeszcze do roboty jest. Tak czy inaczej, na następnym odcinku chciałbym właśnie sobie pośmigać 12 tysięcy. Nieźle. Chciałbym sobie pośmigać online z jakimiś graczami. Także nie będę się bawił za bardzo w te wszystkie misje. Zresztą Bezprawie to jest... Powinienem to robić razem z wszystkimi rzeczami fabularnymi, bo to jest jakby poboczne. Właściwie ta fabuła nawet się jakoś nie skończyła, prawda? Myślę, że to ona będzie jakoś rozwijana, ale nie wiem o co będzie rozwijana. Tak naprawdę cały czas ta akcja się tutaj w grze toczy. Ona się nie zakończyła, cały czas ta gra będzie rozwijana prawdopodobnie od nowe jakieś tam rzeczy. I tak zastanawiam się, czy te cutscenki zostały nagrane na zapas, naprzód do tej gry. No bo nie wyobrażam sobie, aby ci aktorzy całe życie czekali, albo ileś tam lat czekali na to, aby tylko nagrać nowe cutscenki, powiedzmy, pod nowe DLC. Mnie to wygląda na to, że te wszystkie DLC zostały już zrobione do tej gry, tylko będą dodawane sukcesywnie, aby ona jak najdłużej żyła wśród graczy. Nie wiem, tak to mi wygląda. To są tylko moje domysły i proszę nie traktować tego poważnie. Chcę tego wzbudzić taką może dawkę emocji wśród was, żebyście byli też świadomi, że to może nie do końca jest tak różowo, że te DLC są takie darmowe. Trzeba zacząć od tego, że w życiu nic darmowe nie jest. Dobrze, mamy tutaj okrążenia 2 i zaraz powinniśmy chyba zacząć drugie. Tak, tu jest 14 na 15 punktów kontrolnych, więc mamy już drugie okrążenie. Jestem drugi, czyli tutaj ktoś w Lambosie naprawdę wymiata. Chociaż muszę przyznać, że w Skyline jeździ mi się perfekcyjnie. Ten samochód jest zrobiony bardzo fajnie i nie mam absolutnie żadnego problemu z jego opanowaniem czy prowadzeniem. Prowadzi się go zupełnie jakbym grał w Need for Speeda Rivalsa, gdzie prowadzenie, jak wspomniałem, bardzo mi się podoba. Nie jest ociężały, nie driftuje za mocno, nie driftuje za słabo, chociaż nie wyobrażam sobie, abym nabił jakoś bardzo dużo punktów tym samochodem. Tak widzisz, że wszystkich tych przeciwników, których mam do pokonania, pokonuję. Chociaż oni też jak są za daleko, czasami po prostu gdzieś się rozwalają albo coś. O shit. O kurde. Gazu. Ile tu punktów mamy jeszcze? 11 na 15. Tamta policja mnie troszeczkę rozwaliła. To nie było fajne.
Dobra, nitro się naładowało. O kurde, ten tutaj daje po gaciach ostro. I gra mi się tutaj przycina, lekko zwalnia. Naprawdę, na konsoli to jest masakra. Gaz, 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 gaz. Drugie miejsce. 6 tysiąków dostałem. Ach, no dobra. Dziękuję ci bardzo, że byłeś na tym odcinku z NFS-a. Na następnym odcinku będziemy sobie grać online z innymi graczami. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, ale zaliczyłem sukces mimo to. Jakoś to zaliczyłem. Nie trzeba było tu osiągnąć pierwszej pozycji. Chociaż wolałbym, no bo za pierwszą pozycję jest więcej kasy. 12 tysięcy, a nie 6 tysięcy. Czyli dostałem jakby połowę. Zapraszam cię na kolejny odcinek. Jeśli ten ci się spodobał, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymaj się, na razie, pa pa. Tu się zebrała cała ekipa, proszę bardzo. Też mają Mercedesy. To jest fajny samochód. No dobra. O, i teraz będą się wszędzie te Mercedesy pojawiały, a ja tego specjalnie byłem na napadzie i mówię, nie no, muszę go mieć, a tylko na napadzie się pojawił, więc... postanowiłem na napadzie po prostu go sobie zaprowadzić do garażu. W każdym razie, zobaczmy.